Hej moi drodzy, jesteśmy z powrotem z live'em. Okazuje się, że za 8 minut restart jest. Mogę trochę dłużej tą przerwę, ale dopiero się wyświetliły 2 minuty temu, że będzie restart, ale te restarty są dość szybkie, pogadamy sobie w tym czasie. Jesteśmy w wiosce. Mówisz, że chcemy i do tego, do Lakka tam, ale co tam jest gdzieś na wzgórzu, jakaś baza wojskowa czy coś? No tam, Z tego co widzę. przybliż sobie na mapę, tam To Lakka masz setą plan, tam lecimy, karę, co? Lecimy tam setą, olewamy całą resztę z tutaj miejscówek na razie. To chowamy Może broń z i lecimy setą. Albo coś. No właśnie, chowamy broń, to jest dobry pomysł. Gorzej jak spotkamy jakoś typa. No to szybko kliknij, jak biegniesz, kliknij Z, no to on tak skoczy nagle i wtedy wyciągasz, nie? No, spadasz na ziemię, wyciągasz, bo zazwyczaj i tak zanim zdążysz spojrzeć, gdzie jest typ, to już masz broń. Trzeba w Co, wiedziałeś, być. Że po portugalsku znaczy jestem? Wiedziałem, no. Ogólnie wczoraj ten gościu z traderem mnie próbował przejechać. Lutuje z kumplem, a tu gościu z traderem podjeżdża pod nas. A jak się komuś wsiądzie do samochodu, to co? Jak ktoś... Nie, zabrać. Nie do końca się da wsiadać, wiesz, jak jest kierowca w samochodzie. To jest ten problem. Baguje się strasznie. Ja nie wiem, czy się baguje, czy to jest... tak ma być. Tu jest Remington jakiś inny, CZ, Leopold, Lufy, jakieś te... Tak dalej, to sporo broni nawet. A mod do Enfielda? To sporo, no przeszukujcie. Co jest lepsze, Enfield czy Remington? Ja bym wolał Enfielda, wiesz, szczerze powiedziawszy. Dobra. Jak coś, to ja biegnę dalej. Tam jest jakaś budowa i taki ten, myślę, że warto tam zahaczyć o nią. Tam może kontener na dachu stać. Może na parterze też stać. Dobre, te hangar, a w środku, na samym środku kontener. Ale tu jest przygoda dzisiaj. Jest przygoda tutaj. Idziemy sobie tutaj po serwerze. No, jeszcze 5 minut. To cofa tak mniej więcej minutę czy 2 minuty wstecz. Zauważyłem. A my ostatnio jak staliśmy, jak graliśmy z HS-em, ten co pamiętasz? Ten co auto żeśmy niby schowali i cofło kawałek dalej, no, to myśmy tak, się zrespili wszyscy w tym samym miejscu. Tak. Auto cofnęło, a my wszyscy w jednym miejscu. A ostatnio na przykład tam gdzie żeśmy motorówkę, to też wyciągnąłem zaraz przed restartem starter motor i był w plecaku. I do tego jeszcze się zduplikował w pewnym momencie. Umiesz klonować itemy. Właśnie. No właśnie jakoś tak się zrobiło, że jak wyciągnąłem hydraulik ten, po prostu wsadziłem rzeczy do plecaka z pojazdu, wow, nie? Ze ściany wyszedł. Wiesz, bo się bałem, że znikną i się okazało, że po restarcie były i u mnie w plecaku i w tym. To musisz to wytem. Fiberglass panel, to jest zajebiście ważne. Netting material wywalę. Jak ktoś ma do Britisha, to poproszę. Chodźcie tutaj szybko, szybko, brać to, zanim będzie restart. Lecę. Fiberglass w tej skrzyni na dole. Ktoś tu obok mnie przebiegł. Fiberglass panel wyciągać i fuel can. To są dwie ważne rzeczy dla nas. Dobra, ja mam fuel can. Engine coolant, fuel hose kit? Fuel hose kit będzie prędzej, bo to naprawia tego. Naprawia... Uwaga, zombiak. Zombiak. Ta skrzynia, która to jest? Tam już wzięliśmy, wiesz? Na samą górę wbijam. No nic tam nie ma, wiesz, szczerze powiedziawszy. Dobra, schodzimy. Jem się tu lognął, bo ja mam ten... Muszę coś załatwić jeszcze, na szybkości. No dobra. Się loguj. Ja biegnę i jak mi cofnie to ten... Chociaż wiecie co, przy tym słupie się można znaleźć łatwiej. Przy...
No. To gdzie przy dźwigu. No przy dźwigu się spotkamy po restarcie, to tu, no ja się nigdzie nie logam, czekam. Jeszcze co, tu może coś zlutuję. Dobra, to jest ZW. Jest tu jeszcze śmietnik, bo zajebiste rzeczy są, wszyscy się lognęli. O, worek piasku. Ciekawe. Gdzie jesteś? Na budowie? No tutaj na takiej, no na budowie takiej małej, na jakimś domu. Dobra, jestem, wchodzę do ciebie tam do góry. No to weź tu na górę, biegnij, może coś jeszcze wyciągniesz. Ty, ja chodziłem, tam i nie było nic żadnego, ten, śmietnika. No bo się respią. Wiesz, jest tak, że jak się pojawiasz w lokacji, to chwilę trzeba poczekać, zanim się coś zrespi. Czasem co wziąć prostu... jeszcze? No te takie, no nie wiem, ważne rzeczy bierz. Jak sobie kłaja? Na paliwo bierz rzeczy, bo kurde... Zbiornik na paliwo, bo się okaże... Wziąłem. Był tam, no chyba, że... No nie, no ja go nie wziąłem. Nie wziąłem już. A wziąłeś, dobra. Chciałem, żeby powiedzieć, gdzie on. Przeszukuję. Wziąłem też stamtąd wszystko. Zobaczymy, czy się zachowa po restarcie, czy nie. Minuta. No, minuta. Pamiętam, w jakich grach tak było, że najpierw ludzi wywalało, a później dopiero serwer zamykało, nie? No jak się zombie stało obok ciebie, to cię wywaliło, twoja postać zostawała, serwer działał, więc cię zabił ten zombie. Ten się logowałeś i byłeś martwy. Co, wiesz może jak Arma będzie chodzić na kompie, który ogarnia BF4 na wysokich? No, tak samo słabo. Jak na kompie, który nie ogarnia, czyli słabo. Arma zawsze słabo działa. Nie ma znaczenia, tu komputer to, ja nie wiem. Arma to jest gra, w której komputer nie ma znaczenia i tak słabo działa na wszystkim. O, jest jakaś skrzynka z bronią jeszcze. Beretta. A, wezmę. Przeszukuję tu barak sobie jeszcze. Dobra, ja logam. Do toalety muszę iść. Spoko. Pamiętajcie, żeby samej army nie włączać, to na serwer szybciej wbijecie. Nie włączyć army? Czyli nie włączasz te? Army. Logasz się, zostawiasz armę, a później dajesz szukaj serwerów i wpisujesz breaking w hoście. Znaczy nie w hoście, tylko w misji. I wam znajduje serwery breaking pointa, nie? Jak masz już serwery breaking pointa, to sobie dajesz, bo czasem ten launcher nie działa, wiecie, nie wyszukuje serwerów po restarcie. Kurde, lat mi się czekać 15 sekund. Kurde, HS się pojawił, a ja też nie będę długo w Breaking Pointa grał. A może znajdziemy jeszcze heli. Chcę tego Darkfala pomęczyć dzisiaj. No. Dobra, moi drodzy. Restart serwera. Dobra. Przerwij. Dobra, rozłącz. No i rozłącz. No i drodzy, czekamy sobie. O, ja się teraz mogę wyłożyć tutaj w foteliku. Sprawdzę pocztę. Muzyki wam nie puszczę, bo leci ciągle ten, bo ciągle nagranie leci. Później mi YouTube wywali, że jesteśmy źli i normalnie źle robimy. Dobra, maile przyszły, żadne ciekawe, tylko że ludzie zasubskrybowali kanał, wejdę sobie jeszcze na YouTube. Plants vs. Zombies klasyczne udostępniłem na YouTubie, jakby ktoś lubił oglądać czasem. Patrzę na komentarze, patrzcie tutaj na komentarze, sobie patrzę, tylko głowy mi nie widać, bo się tak fajnie rozłożyło w fotelu. Co, a nagrać AcuWord, nie wiem co to jest nawet.
Dobra. Salon gier, moi drodzy. To jest to. Mam jeszcze na tym. Co w misji wpisać ten breaking point? Breaking, tak. Nie breaking point, tylko samo breaking, to ci powinno znaleźć samo to. Breaking point też znajduje. A, możliwe, no. Na Czekajcie. razie odprawa jest i nie wszystkie serwery mi załadowało. A co najlepsze mi, że ani jednego serwera nie wyszukowałem. No, może tak być. Raz in the Dobra. Jest, już znalazło. Oczekiwanie 1,70. Czekaj. Polska. Jedyna polska gilia. O, jedyna. Polska. Polska się pisze z... Nie, to jest ten. Dobra. Gildia. Ja muszę wyłączyć admę. Bo nie szuka mi. A zobacz, może masz coś tam dopisanego po prostu. Ze starego szukania, na przykład, nie wiem, jak ten Wasteland szukałeś może. Nie, wszystko pozmieniałem. Na postole, nieznany tryb. To to daj może... tam ten, bo tam możesz zrestartować ten, nie Dobra, wiem, już czy... szukam. Graj Zmień w tryb na internet może, bo wieloosobowy. GameSpot już nie działa. Dobra, już mam. Ja już chodzę na, będę wchodził na serwer. Dobra, ja wyszukuję i mam serwer. I wbijam na niego. Dwie osoby na razie są, więc jeszcze raczej nie działa. Dwie osoby to Moi my. drodzy, i udostępniam ten. Dla tych, którzy nie lubią Breaking Pointa albo coś, to udostępniam filmy z wczoraj na Archiwum Live. Jest 9 filmów Pixel Piracy mi się uszkodziło niestety. Działania publiczne. Jest wczorajszy Darkfall też. No i tyle. Gdzie jest ten serwer? Połowa serwera to my jesteśmy, tak? Bijamy na niego. Jak na razie cały chyba. Co? My i admini. Dobra, nie buddy. I'm not your buddy, buddy. Raczysiu, ty już w grze jesteś? To znaczy mam czarny ekran, No ja też mam czarny, dobra. No już się Ja też martwiłem. mam O, czarny, już. o, już jestem. Dobra, jestem w tym baraku, w którym żeśmy lód szukali. No Przed ja jeszcze chwilą. tam gdzieś Poczekaj, za dwóch. wylogowałem. Podejdźcie się Można. pod ten, grupę zrobimy raz, dwa. Czekajcie chwilę, czekajcie na mnie, bo włączam się. No, pod dźwig wszyscy. Czekajcie, dobra, widzę dźwig. Dźwig! Setunią! Są, popatrz na TS, ale nie chcę nikogo dodawać teraz, bo dodam ludzi i tak was nie ma tutaj pewnie. Boże, ile zombie, chyba z 30 obok mnie. Czyli dobrze, że nie są takie jak w Daisy, bo przecież bym od razu umarł. Jehowi pukali do drzwi. No, idą pod ten drzwi. Skąd wiesz, że Jehowi? No bo otworzyłem. A ty piarę znam już. A, otworzyłeś? No. I co powiedziałeś? Nic. Dały mi jakiś ten kwitek. Zapraszamy na ważne wydarzenie. Wziąłem, zamknąłem drzwi. A może dają ciasto? Mój kolega kiedyś chodził do Kiśnowców i oni dawali dobre ciasto. Kto to z siekiery wali tutaj? No ktoś tam wali. O, jest. Electronic board jest. Tu fajne rzeczy są naprawdę, kurde. Ja bym coś wywalił. No ale już nie wiem, nie mam za bardzo co wywalać. Mogę nóż wywalić, tak go nigdy nie używam. A kto to Ale to biegnie? nie... No ja. Ile do zombiaków biegnie?
Dobra, gdzie jesteście? Bo ja stoję tutaj na budowie, wiecie sobie. Będziecie bili te zombiaki, to zginiecie. Ja bym to olał w ogóle. To dawajcie tą grupę robimy. No, ja już schodzę do was na dół. Chodźcie szybko, grupę walniemy, albo chodźcie tu na piętro. Na piętro budowy. Pierwsze? Tu jestem, patrzcie. No, bo tam na dole zombiaki łażą. One po piętrach nie chodzą za bardzo. No i czekaj, dodaję was. W tym zielonym, tym pudle, no, na dole, to jakiś nowy drop jest. No chodź, tu też jest u góry, tam dużo jest. Tu jest dobry drop, bo jest ja fakt, nie stary. Nie mam miejsca, chyba że shotguna to... wywalę. Czekaj, nie ruszajcie się, bo kurde, prawie bym cię wziął i poszlaftował, czy nie wiem, co tu są za opcje. Chyba siedzę w take ziemi hostage, wpadłem. Got hostage. Ktoś strzela? Nie, ja wolnąłem zombiaka. Nie, nie, bo ty. Dobra, teraz tak. Widzicie tutaj za ścianą, tu za ścianą jest ten żółty kontener, fajny sprzęt tam jest. Idźcie tam coś powybierać z niego. I wywalcie wszystkie niepotrzebne rzeczy z plecaka. Tam jest jeszcze ten electronic board, to nam się przyda do samolotu. Znaczy do śmigłowca. I tu są dwa fiberglass panel, to też się nam przyda. To jest do naprawiania poszyć różnych pojazdów i tak dalej. Tylko młotek. O, to jeszcze jedno. Przede mną się... Ile mamy opon? Ja mam jedną. Nie, ten liquid, powiem ci szczerze powiedziawszy, jak... Mamy jedną, bo ja miałem za mały niestety plecak, żeby ją wziąć. Aha, jak masz liquid, to on ten... Dobra. Wywalić liquid? Ta, wywal. Jak ci coś innego wejdzie zamiast tego, wiesz, jakiś electronic board czy coś, to wywalaj. Bo jak nie, to noś jeszcze. Wziąłem jeden fibernetic panel. Fiber... No dobra, dobra. To jest... Fiberglass, sorry, panel. Fiberglass. No i idziemy zaraz na północ. Jeszcze ten, chodźcie tu do baraku, bo tu broń może być jakaś lepsza niż macie. Gdzie jest ten się barak? Już rozpiło. No, a dobra, kawałek. Gdzie? Ten, patrzcie, gdzie ja jestem. Nie obok was. Ja się tu zrespiłem, więc powinny skrzynki się już zrespić do tego czasu. Kijowo, że nie ma nikogo. Strasznie to był ten, czy możliwe jest. Czego nie ma? No, nie pokazuje ników, no nie, kto biegnie. Tak, a może pyta się to jakoś zrobić, tylko my nie wiemy jak. Nic tu nie ma na dole. Gęczo, jeśli będzie jakaś broń, snajperka, to ja poproszę. Tak, tu nie ma takich rzeczy, to są tylko wiatrówki. Nie widzę nic pusto, albo się jeszcze nie zrespiło. Nie wiem, wychodząc też będę patrzył. Jak kałacha bym przytulił. Nie ma, nic się tu nie zrespiło. Dobra, walimy to, chodźcie na północ, idziemy. Albo zapewne trzeba poczekać trochę. Gówno, nic nie ma oprócz painkillerów. Ktoś kojarzy, gdzie to YouTube pisał o tym, że będzie, że się szykują na 60 klatek na sekundę? Uroka to było. Prowadzi? Gdzie to było uroka? Na Jaroku? No, on to udostępniał. Fajne by to gdzie było. Idziemy? No za mną, na północ idziemy do tego bazy. O, to bierzesz toolbox, super, zajebiście. Jednego nie mogę. Co to jest w ogóle ten toolbox? To jest skrzynka z narzędziami. Aha. Chodźcie tu do mnie, jeszcze jeden jest. Czekajcie, bo my... O, widzę, dobra, widzę tą wieżę wojskową. Dobra, tam. Tutaj tak? Jest kilka, więc to nie będzie ten military bus. To będzie ten, wiesz, bo ja mam mapę i widzę, gdzie jesteśmy. Ale by było, byśmy heli znaleźli. Problem jest taki, nie mamy starter motor, nie? To jest problem. A starter motor bardzo ważny. Zawsze jest zepsuty. Może tu coś będzie. Może będzie starter motor. Jest starter motor i toolbox. Tu was potrzebuję. No idę. Ja mam jednego. Ktoś ma jeszcze miejsce w plecaku, bo ja już nie mam. No ja wywaliłem shotgun, więc mam. No to chodź. Mi by się zawsze jakieś fiulkan i woda. I by przydałoby się napełnić tą, napełnić paliwo. Nie wiem, czy tu gdzieś jest paliwo po drodze. Jest. Dobra, pójdziemy jeszcze na stację ponapełniać te beczki.
Co, ty spadłeś? Spadłem, stary, no nie? Ale żyjesz? Ja żyję. Nie wiem, stary, normalnie tak jak wiesz, wszystko powinno być, nie? Tutaj weź tylko starter motor, stąd i fuel can może ci wejdzie jeszcze przy okazji. Dobra. Ja już wybiegam, ale nie biegniemy od razu do wieży, tylko jeszcze tutaj pobiegniemy sobie potem po paliwo zatankować na stacji. Mamy praktycznie wszystko, żeby taki helikopter naprawić. Mamy borda, mamy hydraulik, jeden wystarczy. Mamy fiberglass na hula, mamy starter motor. Ułonę do samochodu w razie czego. Ten, biegniesz w stronę? W stronę dźwigu z powrotem, bo tu trzeba no, jakoś ja tak biec, żeby ten... Wszyscy biegnijcie za mną, bo musimy obok dźwigu, gdzieś tu jest stacja benzynowa. To się musimy cofnąć. Mhm. Czekajcie, bo próbuję określić dokładnie, gdzie jesteśmy. Dobra, tutaj. No, po lewej stronie widać już tą bazę, no nie? No widać, ale mówię, najpierw benzyna, żebyśmy tam z pustymi kanistrami nie dobiegli. To był fakt. Mi napisał na tchórce. To się na centralu respisz szybko. Ogólnie cwaniaczek taki cicho, tak cicho siedzi na TS-ie. Cwaniaczek się próbuje odnaleźć w świecie, kurde, tego Breaking Point. Jest stacja przed nami. Idealnie. Ja tam grałem z nim w gangu na Altisie. Tak? Dobry no. Cwaniaczek? Z Dakutazem czy nie? Jeszcze raz, bo nie dosłyszałem. Pytałem, czy jest Dakutazem. Czy nie jest Dakutazem? Tak średnio, można powiedzieć. Średnio. Cwaniaczek, kurde. Pewnie znów coś pójdzie na shorty. Zapewne poluje na nas. Siedzi na drugim tesie i podsłuchuje. Ej, w ogóle tam typu jest, czy to zombie? Kurde, bo się wystawiał. Mi się wydawało, że wystawia się. Jak powiedziałeś, że jest typu, to myślałem, że się tak wychyla na bok. No bo tak. Ale było widać. Ej, one się spawnują stąd. Dobra, w inwentory i dwuklik na fuel can i wam się napełni. You don't give a fuck about zombies? Nie, no po co? No olej to zombie, nie bij go! Napełnię kanister i spadamy stąd. Biegniecie za mną? Biegniemy sobie, dzień dobry, Szmiu. Jak tam wczoraj twoje metro wsiadłeś? Bo podobno wypadałeś co chwilę z metra. Za podlinkowanie. Nie, w czemu? Kurde, naprawdę gra jest świetna. Będę. Ja pytam się widzów, jak tam Szmiłowi wczoraj, a tam no Szmiu powtarzał 6 razy jeden moment. No bo kurde, to masakra, nie mogłem przejść jednego momentu, ale potem już z górki poszło. Tak? Zmniejszyłeś poziom trudności. No. Podoba ci się gra, czy nie? Nie zmniejszałem nic. Co? No, gierka jest może to spoko, mam. Kupiłem sobie wczoraj. Mówię, że coś trzeba kurde kupić, bo... A w Last Light grałeś? No właśnie, kupiłem sobie Metro 2033 i Metro Last Light, także wiesz, na deser jest Last Light. Na deser, że mi kurde już ma apetyt na więcej. No, naprawdę, chce mi się grać tą grę. Są się wymądrza, czemu są zawsze przewodzi? No bo ja jestem z przybytym, się wymądrza mi przewodzę, no. Bo so jest... tak to jest, no. Bo są so streamuje. No ja streamuję. To na kim serwie jesteście? Na tym co zawsze, Na tym co zawsze, 2-3. Ale ma ktoś wodę? No ja mam jakieś tam wody, coś tam. To weź mi daj, bo ja jestem na skraju.
Dobra. Ale to wody, a nie... Ale to też zaspokaja pragnienie. Nowe motka są przewodni. Czy ktoś coś kupiłem na letniej wyprzedaży Steam? A Pixel Piracy i coś jeszcze tam kupowałem chyba, ale już zapomniałem co. Pewnie nigdy w to nie zagram. I co, zniknął komunikat? Poczekaj. No ja ostatnio miałem też taką akcję, że już mi tam zdychał. Wypiłem stary, no nie wiem, spaghetti to chyba było i mi pomogło. Musiałem wybrać, kurde, między Metro nic nie pomogło, a ty. Far Cry, wiesz, bo tam była taka 7K taka... kluczy do Sniper Elite Afrika zablokowane przez producentów gry, bo klucze zostały za tanio sprzedane, ciekawe. Co, masz jakąś wodę? Czy ja mam wodę? No jasne, że ja mam wodę. A co, potrzebujecie coś? No ja potrzebuję wodę. No to mówisz, stary, masz. Woda. Tutaj jeszcze koło tej bazy jest fabryka, więc... No dobra, no nie mam. Dobry dropik będzie. O, to Sadnex Witten niezwykle... A, ja spaghetti. Ja wczoraj tam chyba padłem, albo kampiłem tam wczoraj. O, i dopiero... Dobra, rozsuńcie się na boki. Wszyscy na lewo i na prawo ode mnie, żebyśmy szli takim, wiesz, szeroko. A gdzie wy co idziecie? No bazę będziemy, wiesz, teraz przyatakowywać. No i ktoś biegnie przede mnie. Fabryka i wieża, czy... No, fabryka, znaczy nie, wieża, idziemy na wieżę, no nie wiem jak... Dobra, jest ta fabryka, czy nie? No jest zaraz pod nią, pod no, tą to później można. Zresztą nam niepotrzebna jest teraz fabryka, my wszystko mamy, po co nam fabryka? No w sumie ja. Patrzcie na tą wieżę, czy tam ktoś, kurde, nie kampi. Najgorzej to, że są kurna w kowali. To się zabi. U nas się zabijali ten, ale już no, mi, powiem ci szczerze, że nie dogonisz nas, bo ja będę za niedługo w Darkfalla grał, wiesz? A my już jesteśmy na północ, no. No ale stary ty jesteś, ile by już tego Darkfalla grał? No, przez najbliższy miesiąc. A w ogóle chodzi w tym Darkfallu? Co mówisz? To jest taki fajna gra. Napieprzanie się. Cała gra polega na tym, że się napieprza. Wczoraj wlazłem, to u nas... To dwa razy był atak. Raz jak zaczynałem streama, to atakowali miasto, a drugi raz jak ten... A drugi raz gdzieś tam w trakcie streama to było widać, jak goniliśmy typów. Znaczy goniliśmy, ja to tam tylko filmowałem, nie? Sytuację, ale chłopaki pocisnęli. To już się kameruje. To się kameruje. Ja sobie pójdę pokryć w Metro. Zombie. A to, nie, ja ale wiesz, jakby ktoś chciał Darkfalla pograć z ogarów tutaj, to mamy te klucze zaproszeniowe, 2 tygodnie można sobie spróbować, o co w grze chodzi. A jak się gra więcej osób, to na początku naprawdę już jest sama zabawa, zabawa jest od pierwszego dnia, jak się gra. Chodzę na górę. A wy już tam macie jakiś duży lewalek. Jest amunicja, o jest holocelownik, sports bag i ten. Co ty mówisz, Miu? To macie pewnie już jakieś duże lewalek. W czym? W Darkfallu? No nie no, ja grałem jakieś 2 tygodnie, ale to co ja mam przez 2 tygodnie zrobiłem, to chłopaki by mi mogli teraz w jeden dzień nabić, bo wprowadzili nowy system. Bo w Darkfallu się nie... jakby nie... Kiedyś było tak w pierwszym Darkfallu, że jak używałeś skilla, to go robiłeś, tak jak w Elder Scrollu, nie? W Morrowindzie i tak dalej. A teraz jest tak, że masz różne takie fitsy do wykonania. To są to coś jak questy w głupich grach, ale to nie się questy nie nazywa, bo to są fitsy po prostu, na przykład wykonaj ileś tam czegoś tam, zabij ileś tam jakichś mobów, nie? Ogólnie polega na tym, że czego byś nie robił w grze, nie wyjdziesz z miasta, nie wiem, pościnasz drewno czy coś, to ci takie punkty dostajesz za to. No i te punkty się wydaje na co chcesz, na walkę, możesz na przykład kopać rudę, a wydawać punkty za to na walkę, tak? Czyli... No dobra, powiedz mi... I teraz czekaj, bo teraz najważniejsze. Dobra. Jak masz na przykład zabić 150 jakichś mobów, nie? I za to dostać ileś tam tysięcy punktów, to możecie iść party i wszystkie osoby, które już mają te 150 zrobione mobów, a jest tak, że wszyscy lepsi gracze to już mają wszystkie pozabijane, to po prostu bijąc te moby, biją je na twój zysk, wiesz jakby, na twoje konto. No. Jesteście w stanie wejść na spawna, i po chwili, wiesz, porobić go, nie? To, co kiedyś się robiło, trzeba było siedzieć 10 godzin, to teraz na przykład w godzinę, wiesz? Wiem, zajrzał do tego miasta, bo mu się woda przyda. Już nie mówiąc o tym, że idziesz początkową postacią z koksami na bardzo mocne moby i oni je zabijają i masz za to, wiesz, od razu tysiące punktów. Mniej więcej coś takiego. Powiedz mi. Dobra, gdzie idziemy? Tam są kolejne bazy. Idziemy do nich?
No gra nie woda, jest tania. No ale po drodze po wodę trzeba, no nie? Bo tu jest łączy. Ten, no. No to mamy fabryka. Po drodze domków, to będziemy szukać. Gra kosztuje, teraz na Steamie kosztował pierwszy miesiąc razem z grą, bo jakby musisz grę kupić i miesiąc, nie? To kosztowała 3,60, potem 4, 5 euro jakoś, ale teraz jest chyba po 15 bez promocji. Czyli, a normalnie miesiąc kosztuje, jak kupujesz miesięcznie 15 euro, a jak kupujesz tam, nie wiem, na 3 miesiące, to nie wiem, tam 12 euro, a na 6 miesięcy, to nie wiem, 10 euro chyba za miesiąc, coś takiego. Ale jest jakiś Darkfall Lost Souls, Darkfall... Nie, Darkfall Unholy Wars się nazywa. No i ogólnie gra jest taka, że wiesz, jak wczoraj byłem na TS-ie, Polaków tam jest w tym klanie, bo to jest taki jedyny polski prawdziwy klan, nie, że sami Polacy i tak dalej, jest 30 gdzieś gra aktualnie. No i średnia wieku tak na przykład 25, nie? Są i powyżej 30-40 lat osoby. Takie wiesz, to nie jest taka gra, gdzie tam jakieś 15-latki grają, bo to się nie nadaje dla młodszych ludzi za bardzo. I jest, no trudna jest trochę. Trudna jest do ogarnięcia, wiesz? Możesz grać miesiąc i cię rozwali, taki ktoś, kto gra w to rok, to cię rozwali początkową postacią. Bo po prostu skillowo lepiej gra. No Żmiju, no zaraz odpalę to na streamie, to zobaczysz, no gra jest zajebista. Dobra, szukamy wody, tak? Ja wczoraj wiesz, oglądałem już. No. W tym czasie, co szukamy wody, to ja zrobię przerwę reklamową, moi drodzy widzowie, i pogramy pewnie jeszcze w tego Breaking Pointa z pół godziny, chyba że znajdziemy coś zajebistego typu helikopter. I później będziemy zmieniać na Darkfalla, a tymczasem 3 minutki przerwy, 5 minutes break, zaraz wracamy po przerwie.
Kobra Można Bonzo. do tego dodać swój rocznik i PL, to będzie pasowało. No, what? Tak. The game of your game. Bit dark. Jeszcze raz pytanie, bo jestem trochę przyćpany. Znaleźliście wodę? Tak. Dobra, mam tu baraki jeszcze przed sobą, przed tą bazą wojskową na szczycie. To jest chyba ta bardziej z helikopterem, co? No. Nie sądzicie? Oj nie, ja wczoraj właśnie miałem na tam, co myśmy byli, ja tutaj nie byłem. Ale wczoraj to byłem tam i tam był na tym lądowisku. Tu są jeszcze, jest dużo magazynów i tak dalej. Nie, powiem szczerze, nie chcę mi się tego przeszukiwać. Ja tylko baraki. Drzwi otwarte do baraków są. Idę na piętro. Ja parter patrzę. Na parterze skrzynka. Dobra, tu nie ma skrzynki, tu nie ma skrzynki. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Jaki shit skrzynce. Haka? Może po przebierania. MP7 u góry i... medyczna skrzynka z tym, z fieldowym bandażem. Niech coś sobie weźmie i ze zwykłym bandażem. Warto mieć ten mocniejszy bandaż. Siema bany, Stream Hunterze. Co tam u ciebie? Co, jesteśmy koło was, zrobimy wam drachę zaraz. No to kurde, jestem ciekaw. Kto komu drachę zrobi? Coś czuję, że oni na nas kampią w tej bazie. Myślisz? Nie, nie daliby rady tak dobiec szybko, wiesz? Raczej albo my jesteśmy samochód. Raczej my jesteśmy z przodu. No nie, no to by napisali, że... Znaczy wiesz, oni siedzą na dole na TS-ie, ale nie chcę mi się już przerzucać od... Ja, wcale nie są obok nas. Mi się przynajmniej wydawało, że nie są obok nas. Co jest, żeby... Dobra. Stary, pisze, że nie można używać stary Gmail jakiś pierdol. What the fuck? Jak nie można? Ja mam Gmaila. Please enter a valid email address for yourself. We are strongly recommended that you don't not use an address from Yahoo, Hotmail, Gmail or other free services. As many of this will no to plot. Dobrze powiedzieli, żebyś nie używał innych niż te. No to, a ty masz Gmaila, nie? Chcesz latarkę? No nie, ale może... wpisuję go i stary nie działa. A nie masz tam powtórz e-mail? Dobra, Żmiu, no musisz to ogarnąć. No, jak rejestracji w Darkfallu nie ogarniesz, to gry w życiu. Nie, po prostu nie rozumiem, czego nie można używać nich. Nie, tam jest napisane, że innych nie można używać. Weź to chyba tak po angielsku brzmi, nie? Jak to powiedziałeś? Don't use emails other than i ci wymienił i których ten, poza którym. O, jest helikopter! O kurwa, i to jeszcze Black Hawk. Nie napiszę. Dakota's down. Jest helikopter? Jest. O helka. Kurwa. Dakota's down. Dobra, przeszukujcie duże wieże, żebyśmy nie dostali strzała na mordę. I to jest też Black Hawk jest. Zajebiście. A my mamy wszystko chyba, żeby go naprawić. Ale jestem łasy tak, na niego, ale przeszukam wieże jeszcze. Starter motor od razu mu ładować, wszystko kurde. Tylko żeby nie naprawiać no, dwa razy tej samej części. Tu jest apteczka jeszcze u góry. Jeśli ktoś niech ktoś wejdzie na tą wieżę, na której... Niech ktoś wejdzie na wieżę, na której ja jestem i osłania nas z góry, ten kto nie ma sprzętu żadnego. Małe bandaże są tylko na tej wieży, jakaś taka przelutowana jest strasznie, wiecie? Albo się, nie wiem, nie dorespiło jeszcze. U mnie też się nie dorespiło, nic tu nie ma. Tylko może jeden ktoś tu kontener był przed mały. Chwilę. Mam nadzieję, że nagle ktoś mi nie wyskoczy, to jakiś dokutazik. To ja chyba włączam... No trzeba to skautować. Brzmi, to może się okazać, że jeszcze chwilę w Breaking Pointa pogramy. No to wbijam do was, to przylecicie po mnie do kowali. Ale nie rozumiem, po co my mamy do ciebie lecieć do kawali, jak ty ten replace pool. Nie bo mogę. Ty możesz wszystko zabić. Kupię, wszystko mam. Replace Avionics nie mogę. Czekaj, H-rotor czy V-rotor naprawiamy, bo nie wiem, który jest ważniejszy. Napiszcie na czacie, który by trzeba naprawić rotor. Bo ja mam tylko jeden Hydraulix i nie chciałbym zdupczyć sprawy. Są bronie. Colt Python, Glock, Oldem 4. Jest coś z tego. Pytanie do was, który jest ważniejszy rotor? To chodzi o górny, musimy naprawić. Żebyśmy złego nie naprawili, bo będziemy w dupie. No, do kołacha nie wchodzą te celowniki. Żadne, fakt. Może i nie wchodzą. Chodźcie tutaj z tym starting, tym rotorem. I tymi fiberglassami.
bo to też tu jest potrzebne. No to jaki kurna fart z was? Macie helikopter na samym spawnie. No to standard chyba. No. Dobra, co naprawiasz? H-rotor, piszą H, dobra. Hal naprawiam. Dobra, to ja naprawiam H-rotor. Niech ktoś nas osłania, bo tu zombie chodzą, zaraz mi kurde uszkodzą mnie. Dobra. Dobra, i dobra, starter motor idę. Niech ktoś naprawi. Powiem wam, co ja mam przy sobie. Ja już idę z tym starterem. Avionics trzeba, electronic board kto wziął. A jak mi ktoś powie, że nie wzięliśmy tego, to się wkurzę. Fibernetic panel. Ja mam. No to naprawisz hula, to już mamy naprawione. Kto ma electronic board? Ja nie mam, ja dlatego nie wziąłem. Kurwa, nie mówcie mi, że nikt tego nie wziął. Mówiłem, żebyście wzięli. Ktoś wbiegał tam po tym, mówił, electronic że... board? No. No taka, taka elektronika. I silnik ktoś miał brać. Nie no, kto wziął silnik? Ja mam silnik. No to czemu tego nie naprawiasz? Chociaż nie musisz naprawiać silnika, bo ten... I nikt nie wziął, kurwa. Czterech was jest. Pytam się jeszcze raz, kto nie ma electronic board z was? Odpowiedz ja mam tylko electronic wire. Ja dobra, nie mam. Tori, ty też nie masz. Raczusia? Runczusia? Nie mam szybę, no to w dupie, to kuźwa było i gówno. Aż ja se cofnę ten filmik i zobaczę, kto obok mnie biegał i kto to miał wziąć, kurde. Ja tam brałem wszystko, co mogłem. No ale to jak się nie może czegoś wziąć tak istotnego do naprawiania, to się mówi, że się tego nie ma. A ja nie mówię, wejście electronic board, ktoś podbiega ja do kontenera i kurwa go nie bierze i na sam koniec przybiegamy i się okazuje, że nie miał miejsca. Nie wiem, bo na chuj nam dwa fiberglasy, jak nie mamy najważniejszych rzeczy. Chodźcie do tej fabryki, trzeba tu polutować, może będzie. Może ktoś zostanie pilnować helki. Cię tylko czekaj, kurde, a w dupie z takim pilnowaniem. Już nawet niech się z serią ktoś naprawi. Chodźcie zbutować i ten. Nie, naprawdę, już któryś raz się to zdarza, że są ważne rzeczy. Mówimy, żeby je wziąć i kurde, ludzie nie biorą. A nie mówią, że nie biorą, nie. Zamiast powiedzieć, nie mam miejsca albo coś. Ja pamiętam, że ty mówiłeś, żeby ktoś to wziął. Przecież ja bym oponę wypieprzył z plecaka, jakbym wiedział, że nikt nie ma miejsca na to. Już nie mówiąc o tym, że później żeśmy jeszcze 10 innych rzeczy wzięli do plecaka, więc 100% mi było miejsce na to. Nie ma tam, Andrzeju, nie denerwuj się, kurde, nic się nie wyklepie, bez electronic board nie odlecimy. A ten engine jest sprawny w tym helikopterze, przynajmniej powinien być, bo jest na pomarańczowo. Może hydraulic board znajdziemy. Znalazłem. No i lutuję broń, żebym jeszcze zdenerwować mocniej. Co? Żeby mnie jeszcze rozjuszyć, stary. Dla ciebie nic nie jest najlepsze, bo ja cię zaraz zaszczelę, bo nie szukasz electronic board. Ja idę na drugą tą. Na drugą stronę. Tu jest dużo tych fabryk. Mam nadzieję, że się znajdzie. Mógłbym paliwo w sumie nalać. Stary, nie działa, po prostu nie działa. Słuchaj, co nie działa? I strongly recommended that you not use an address from Yahoo Hotmail Gmail, stary. Ale to recommended jest, a nie, że you can't. Więc nie wiem, a tam nie ma gdzieś przypadkiem powtórz maila albo ten? Nie, już mi on naprawdę, wujcik wczoraj zakładał konto i wszystko działało. No nie wiem, no, że wiesz, wpisujesz e-mail, to zazwyczaj jest powtórz e-mail. Tak, wpisz je ponownie. No to wpisałem. Czemu w tych fabrykach nic nie ma? To najlepiej jakby kontener był, tak? W kontenerach no, kontener, jest. No. Musi być kontener, bo tej elektroniki nigdzie indziej nie znajdziemy, no. Ja jeby, już byśmy lecieli. Gorzej, no nic, wracamy się, w dupie jesteśmy. Kto jest najbardziej z tyłu? Niech się wróci, może posłania jednak, jak mamy zamiar biegać 100 km od tego. Już to są, nie wydaje mi się, że to była gra dla mnie 4. No możliwe, że nie jest, może to jest znak, że mi
Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałbym się, żebyś tam się ten... Myślę, że ci krew zaleje na początku. Będziesz miał za dużo pytań do mnie, na które ja nie umiem odpowiedzieć. Tam byś się musiał zalogować ogólnie, zgadać z klanem i tam go cię ktoś przydzielili ci kogoś, kto by ci wytłumaczył, o co chodzi. Gdzie wy ogólnie idziecie? Wszyscy? No, kurde, szukać idziemy, przeszukiwać. Okej. Okay. Ja widzę jakiś magazyn, nie lećmy no, do jednego czasu. Zostanie, no nie? Kto zostaje? Bo znów będzie tak, że ktoś miał wziąć elektronik, bo nikt nie wziął. Kto zostaje? No i oczywiście bazie, nikt nie w bazie zostaje. Wojskowej? Tak. To ja zostanę, bo jestem no najbliżej. No to zostań, chyba. To weź się cofnij. Wejdę sobie na górkę. Na ten, na wieżyczkę jakąś. No wejdź na wieżyczkę, tam była ta taka największa wieża, tak dobrze jest ustawiona. I Ctrl S, schyl głowę, bo ci będzie wystawać. I Janusz, ktoś przyjdzie i go sam uszczelisz. Tu jest dużo magazynów, no powiem wam, że jak tutaj nie znajdziemy czegoś, ale nic w nich nie ma głów, no. Chociaż przeszukujcie jeszcze za mną, wiecie, bo może być tak, że ja wejdę i się dospawnuję. Ktoś tu idzie jeszcze za mną, ktoś idzie za mną, moimi śladami są szlibo. Jak to w tych magazynach? Kurde, no już czwarty magazyn sprawdzam i nic nie ma. Jak pech to pech, powiem wam. Ej, kurde. Ej, drzeczka wczoraj dobra była w tym metro, powiem ci. Co? Dobra gier. Tak? Uciekło ci? Jak lubisz takie gier, to co zagraj? No ja nie wiem, czy lubię, bo mi jogurt, on grał na super hardcore i tam, wiesz, jednym nabojem musi wyciągać naboje z ciał, żeby strzelić drugi raz. Takie klimaty, to jogurt takie lubi, ja nie lubię czegoś takiego. No nie wytrzymam tego, kolejny magazyn, nic nie ma. Ten kto za mną idzie, a ktoś za mną idzie, tylko nie wiem kto. Kurwa, dwa toolboxy i żadnej electronic board. Niech przeszukuje te magazyny za mną, bo one się mogą respić za plecami dopiero. Zdrowie. Dzięki. Jakaś budowa, widzę. Gmail. Jakaś budowa, ale pusta. Random question. This is used to prevent bots from registering. What the fuck? No nie wiesz, co to jest random question? Pytanie. Jakie masz pytanie randomowe, co? Dostałeś. Mówię ci, this is used to prevent bots from registering. No. No, ale jaka jest to pytanie, no? Are you human? Wtedy nie... pewnie musisz napisać yes. Brzmiu, ty może zmień przeglądarkę, bo może masz jakiegoś adblocka, który ci blokuje obrazki tam albo coś i dlatego nie widzisz, bo wiesz, nie umiesz się zarejestrować, no nie wiem. Brzmiu nie przeszedł procesu rejestracji, nie umiesz. Nie, stary, to rejestracja jest kurde poryta jakoś. Sam jesteś poryty. Jaki jest poryta, stary? Lepiej patrzeć na helkę, czy od całej strony, czy ze strony. Stary, jak jesteś na górze, to i tak wszystko widzisz. Na całość patrz, no przecież tam wszystko widać z góry. Bo kto powiedział, że jestem poryty? Nie wiem, kto powiedział. Nikt tak nie mówił, żebym przesłyszało ci się zdecydowanie. O, to stary głupi jesteś. Się wrócimy do tego miejsca, gdzie ten elektronik był. Gdzie ten electronic board był na początku. Kurde, same śmietniki są na budowach, wiecie? Jak na złość. No najgorsze jest to, że tych ników nie widać. Po prostu ja bym ci powiedział, kto gdzie jest tutaj, żeby jeszcze podszedł sprawdzić, a tu dupa. Nawet nie wiem, który z was jest który. Bliżej ciebie jest ten drugi, ja jestem... Ale ja nie widzę, kto jest bliżej. Jak mam budynek przed sobą i dwa znaczniki, to wiecie, to kompletnie nie wiem, który jest dalej, a który bliżej. Przez budynek to jeden wygląda, wiesz, jakby był na wieży, dwa kilometry dalej, ja może być budynek dalej. Ja jestem daleko od was, bo ja w ogóle w innym mieście szukam. Ale po domkach nie szukamy, nie? Tylko industrialne. Nie, budowy, no nie, i te kontenery takie czerwone też. Tam też czasami takie rzeczy są. No w tych czerwonych kontenerach i w takich małych pudłach. Nigdy nie szukałem w czerwonych kontenerach. W kwadratowych pudłach. Takie białe takie, czy takie szare pudło, nie? No, szare pudło.
Tam są same części. To ja tam znalazłem worn tire, dwa toolboxy. No głównie, bo wy wszyscy jesteście dalej ode mnie, a tu sam jestem w tym mieście. Ja się jeszcze wrócę, wiecie, przez te fabryki, bo mi się wydaje, że one będą ten... Że one nie mogą być takie puste, tam się musi coś zrespić. Ty, tu jakieś hangary są. Duże lotnisko? Bo lotnisko duże jest. Aha, no tak. Tam nie wchodź przypadkiem, bo cię odstrzelą od razu. Już miał draskę, stary. Pierdolę, kurwa, ta rejestracja jest taka pojebana, że wysoka. Szmiju pokonany. Ty, to ja może wejdę na to lotnisko jednak. Ale tam nie znajdziesz części za bardzo, wiesz? Tam znajdziesz pełno broni i śmierć. To lajdę obok. To lizę obok. Jaki? Kurwa, Ghost Hawk. Otworzyłeś to w Internet Explorerze? Tak. No i co się ciebie? Co masz za problem, Rzymiu? Stary, teraz wyskakuje jakiś problem. Invalid Referrer Specific. Znaczy się jakieś tam specyfikacje, kurde. Tego. I teraz, co to jest? Tu zaznaczone, tutaj ładny to, tutaj pyk. Może tam się pyta referer, może kto ci grę polecił, to na, daj zaznacz, nie, że ja. Nie ma czegoś takiego. Ach, to już miałem nadzieję. Teraz no możemy co? Tak robić, są, że przed wyjściem z miasta trzeba sprawdzać, co mamy w plecakach. No, chyba tak. Jak wam powiem, po prostu to się będę 10 razy potwierdzał, czy wszyscy zrozumieli, o co chodzi. W czerwonych skrzyniach. Tu jest czerwona skrzynia, ale to nie, to takie małe puszki, nie? Nic tu nie ma. So, jest ten typu, który chciał cię przekiknąć. Manik. Właśnie został zabity. Wiem, bo Manik przecież siedzi na dole, a ja go nie chciałem dodawać, bo myśmy już wyszli z miasta i wiesz, Manik by nas i tak ścigał przez następne 100 km i by nas nie dogonił. Nie wierzę po prostu w tą grę, nie chcę mi się odwalić to. No to niech ktoś inny spróbuje jeszcze tutaj powiedzieć, może Rzmiu to nie ty jesteś w ten, tylko problem z grą. To, powiedz mi to znaczy są, wyślę ci na czacie. Invalid Referrer Specified. Nie mam pojęcia. No stary właśnie. Ale gdzie to masz napisane, bo nie rozumiem. Registracja. The following errors... Coś tam ale gdzie normalnie, wiesz, masz na czerwono, przy jakimś polu, nie, nie czy nic, masz... Nie, ma nic. Nic nie ma. Klikam continue i dalej jest na czerwono. Nie na czerwono, tylko dalej nic po prostu się nie czytuje. Nie wiesz co, bo ona ani nie zniknie, ani nic. A nie masz przypadkiem jak w Chromie tego otwartego z adblockiem, gdzie jakieś wyskakujące okno nie się zamyka albo coś? To czekaj, no to mogę włączyć tego adblocka, zobaczymy. Nie adblocka, tylko włącz to w Internet Explorerze, powiedziałem ci stary. Włącz tą stronę w Internet Explorerze i spróbuj się wtedy zarejestrować. Okej. Okay. Złego polecającego żeś określił, a tam nie ma polecającego chyba. Widzę kolejny. No kurwa moć. Co się stało? Zabiło cię coś, czy nie wiem? Nie, żółty kontener, toolbox, liquid resin. Życie. Co za magazyn samotny tu stoi? Czuję, że to będzie electronic board. Żmiju, nie dawaj, kto ci go polecił, albo daj poprawną nazwę, ktoś napisał. Nie wiem, czy tam jest w ogóle coś takiego. Nie ma czegoś takiego, kurwa, ludzie. No właśnie, jak ktoś pisze, to niech najpierw sam się spróbuje zarejestrować. Gówno, nie mam 18 lat, weźcie, zastanówcie co piszecie. Ale, what is your name? Nie, jak jest, what is the name of your game? No mam wpisać Darkfall czy stary Darkfall, te Unholy Wars, ze wszystkim. Ale ty masz wpisać? Po co ty masz wpisać? No pisze, pod spodem jest wtedy trzeba wpisać. Kurwa, że mi aż wejdę na tą rejestrację i zobaczę, gdzie ty to masz.
Pod. No czekaj, wchodzę, patrz do mnie na ekran, wchodzę. Pod e-mailem, no. Account, tak. Kurde, logout. Nie, nie login. Gdzie to jest login? Tak, register, tak? No. Username. Password, hasło. Please confirm your password. Dobra. Imię wpisałeś. Nazwisko wpisałeś. Znaczy ten środkowe nazwisko wpisałeś. Datę ustawiłeś pełnoletni, że jesteś? Tak. No i co? Dałeś dalej? Gdzie ty i masz co się nazwisko stało? Wpisałeś? No jest tam nazwisko. Dobra, dajmy Soshibo 1. Hasło dajmy jakieś hasełko. Hasełko. Dajmy sobie Soshibo 1 małpa gmail.com. Jasiu Pawełek Shibo mail coś tam 1961 z Polski remember my. Dobra. Registering. Jest mam napisane i co? No i jestem na koncie. Logout. Brzmi koniec. Nie, nie wiem, stary, co ty nie umiesz się zalogować na ten. Serio, że miło po prostu. Założyłem konto w minutę. Czyli, Żmiju, ta gra nie jest dla ciebie. Bo tam skup się na bieganiu. Ho, ho. O, ale dojazd. Kosę ale cięta riposta. Macie kosę. Gdzie jest ta baza, którym jesteśmy? Ona jest... Jak, co my, się, co my szukamy, jak to się nazywa? Electronic Board. Kurde, mam wirę. Jest taka płytka, jak płyta główna. Jest taka płytka, jak scalony, okład scalony taki. Normalnie, wiesz, z tranzystorami i tak dalej. No i co, Żmiju? Dało ci się już? Nie. A co ci dalej wyskakuje? Ja też dziś sobie byłam w sklepie i kupiłam klucz. Powiem wam, no, że baza jest czysta. Sorry za mikroogólniem. Siostra. Znowu gadam. Sorry, Dark. Ale gdzie ty tam, bo ty, jaka jest nazwa twojej gry? Google, co ty, stary, gdzie ty się rejestrujesz? Weź mi powiedz, bo ja nie rozumiem. Stary, rejestrujesz. Ile się na dobrej stronie rejestrujesz? No tak. Jakiej? No darkfallonline.com, stary. No to gdzie ty tam masz w nazwy gry czy coś? Chyba widziałeś, jaki ja miałem formularz, tam nie było nigdzie nazwy gry. O stary, nikt nie mogę w ogóle znaleźć tej rejestracji teraz. Noknęłem to. Co to znaczy nie możesz znaleźć? No to daj login i tam masz registration. Zawsze przy loginie masz rejestrację. No stary, wchodzę w login. No. I na dole po prawej masz taki mały registration, taki napisik. No i wyskakuje mi, stary, że mam się jakieś forum, stary, na forum się logować. Nie mam nic innego, słyszysz to? Co ty kurwa gadasz, Miu? No stary, no mówię ci. No patrz do mnie na ekran, stary. Darkfall Services. No. Account. Tak. Login. Tak. I register po prawej na dole. Tak. I masz rejestrację. Register new user. No. No i co? I co ci w tym nie działa, powiedz mi? Kurde, mam dehydrację, zaraz zdechnę. Też mam butelkę wody. No to sam sobie może tu gdzieś w domku znajdę, bo wiesz. Idź mi, ogarnąłeś? Założę się, że się rejestrowałeś gdzie indziej. Na forum może się rejestrowałeś zamiast w grze. Nie wiem, stary. Baza ciągle czysta. No to dobrze. Weź spójrz w moją stronę, czy mi ktoś tu obok mnie nie biega w tych barakach. Nie dostał czapy nagle. Dobra, czekaj i podchodzę.
kurde, 10 jakichś worków jest na górze. Mam nadzieję, że któryś ma ten, że w którymś będzie woda. Gdzie kupić licencję na Doratora na Altis? To się gdzieś na forum kupuje, nie wiem. Na forum. To jeszcze ktoś kupuje? No też tam gra trochę osób. Denmark, country. Nic nie widzę od twojej strony. Sorry. Wydaje się twoje tereny czyste. Kan. Dobra, jeszcze jedna budowa. Bo ja zdechnę tutaj z tego dehydration. Ile to tak może pikać, zanim umrę? No mi tam 5 minut pikało. Sporo mi pikało. I umarłeś? Nie. 5 minut to nie jest sporo, 5 minut to ja nie dobiegnę do tego tutaj. Jak stąd zejść? No i dobra, so, i co teraz? Zalogowałem się. O, ja jebie, a się połamałem. No i teraz musisz dostać klucz z... Aha, no ogólnie pobierz grę, download, nie? Żebyś już miał przygotowaną grę. Dobra, gdzie to jest download, powiedzmy teraz? Gdzie to pisze download? No, gdzieś tam jest na tym koncie całym. Subscriptions, nie. Może? Nie. Logout? No to chyba raczej nie. The game, coś tu... Buy now, może tutaj. Myślę tylko, że można buy. Gdzieś tam jest download. Nie każ mi się tam zalogować i ci tego pokazać. Dobra, sam zaraz znajdę. Dobra, jest turbo hydraulik. Tire, liper. Jest tu ten, zrespiło się coś, ale nie electronic board. Coś mi się dzieje z armą. Umarła? No, arma przestała działać. No i tyle. Fuel. Jakiś czerwony magazynek. Ostatnio jak na wyspie znalazłeś gościa, to też taki miał. Ale do tego, do Colta, wiesz? Ja mam zielony. Ja mam do Glocka chyba. Nie, wiesz co, ja kocham po prostu twoich widzów. Zielony taki magazynek to jest do Uzi, wiesz, z takim paskiem zielonym. O, tu też jest kontener. No, przez co musi być. Ludzie, jak ktoś teraz wchodzi na serwer, nie będę w grupie. Hydraulik, cylinder znów. Jak ktoś będzie wchodził na ten, do bazy wojskowej, to mówi, że on go nie zabił. No przecież jesteśmy oznaczeni. A nie, przecież mnie wywaliło. Aha, dobra, no to ja wchodzę zaraz, będę biegł z dołu. Będziemy skakać. Najpierw się pytaj. Ja nie mogę skakać, nie mam zminowanego. Ale biegnę już tam, bo mam... No najwyżej naprawimy komuś helikopter, powiem wam tyle, no. A ktoś przyniesie borda, elektronik i go sobie naprawi całego. To jest po prostu stary... Ty tam na wieży miałeś picie jakieś? Tak, tam mam chyba jakieś picie, mam jakąś. To ja do ciebie biegam na wieżę, weź mi jakąś sodę, zaoferuj. Kurwa, so, powiedz na twoim, co jest ten twoim budżet. Lukniesz do plecakami, bo tam coś miałem. Co mam powiedzieć? Zobacz, to nic 4-5 cały czas. No to weź tam zbanuj typów i tyle, no co ci szkodzi. No nie chodzi mi o to, nie, po prostu sami się o to proszą. No ale no to co, widzisz, koleś pisze, że mi ukaż nas, no to widzisz, nie tak chce, no lubi no dostać. W której ty wieży jesteś? Pierwszej, od hangarów. No to w złej stoisz, bo powinieneś być w sumie w drugiej, chociaż hangary przynajmniej widzisz. Biegam. Ja na pewno się loguję, mam breaking point, tak. Zaraz będę akceptował to, na nie. Nie wiem, czy ty pod tym. O, zrespił się ten kontener. Mam. Masz elektronik? Ja mam. Nice. Polatamy helkom. A daleko jesteś? Kto kieruje? Ja kieruję. Dobra, jestem. Jestem w tym mieście przed tą pierwszą tą bazą. Czekaj, ja mam... są chwila, mam laga. Ja mam Toughened Glass Panel. To się nada na szybę. No. To znaczy, ja jedną szybę musiałem wywalić, żeby wziąć tego, bo nie miałem miejsca. Co się dzieje z tą armą? Ty musisz... Ja zdechnę zaraz z głodu, bycie i tyle. To dawaj na wieżę. A, tam na wieżę. Idę naprawić ten. A, widzę cię. No to idź mu, daj. No to biegnij do mnie. Czekaj, moje mój chce jeść.
No to może mój zdechnie zaraz, stary. Daj mi się napić, za chwilę się najesz. Pytaj, a masz jedzenie? Ja biegnę mam do jedzenie, was. Mam jedzenie, no chodź, kurde. To tylko weź ty nie steruj, to jak mam się innym sterować? Ja wolę, żeby Sol sterował. Bo jak będę miał dropy, to wiesz, to będzie na mnie, że rozwaliłem helkę. Nie mówcie, że utknąłem. A, dobra. Ja nawet nie steruję, nawet nie umiem. Ja nigdy nie latałem na warnie Kalika. Mimo, że mi coś na Breaking Point laguje. A latać umiem. Nie jakoś epic, ale umiem. Ale mojemu burczy w brzuchu. A jak daleko jesteście od tego? No ja mam jeszcze kupę drogi, bo ja jestem koło tej pierwszej wieży, co myśmy byli. Nie lubi do plecaka mojego. Nie mogę, weź mi to do połóż na ziemi. Wyrzuć, wyrzuć. Bo jak dasz, to będą ujemne punkty chyba. Czy Hunterowi no, może pomagać? Spaghetti ci położyłem. Dobra, ja już widzę, zrenderowała mi się ta baza. A dodaj mnie do grupy. Dodałem cię do grupy. Nie dodałeś mnie. To może nie załapało. No nie załapało, nie pokazałem się. Masz? Mam, mam. Tam na wieży coś zrespiło się coś, ale lipa. Dobra, w helce brakuje, tylko w sumie engine by można było jej polepszyć. No i ta wielnika ale... i wszystkie glasy mam uszkodzone. To ja mam to i to. Tylko glasów nie mam, bo mam coś za coś, no nie? Ja mam Tafenet Glass Panel na szyby. No to naprawisz przednią szybę. Ja mam u siebie ten Fibernet Panel. To jest na hula, jakby nas coś ostrzelał. A, paliwo jeszcze trzeba, fuck. Ja mam wachę. To ja mam pełną baczkę. To chyba trzy osoby. Czekajcie, ja też mam, ale zaraz zobaczę. No. Też mam pełną. Dobra, daję refuel. Nie wiem, ile to napełni. Podejrzewam, że dość niewiele, wiecie? Nie wiem, czy lądowanie na stacji benzynowej załatwi... Stacji. Nic nie dało kompletnie, wiecie? Nie wiem, może trzeba więcej tego napakować. Dobra, ja już do was lecę. Mi się helka prawie ledwo nie kończy, także napełnijcie sobie troszeczkę i lecie. Że co mówisz? Mówię, że to w tych helikopterach... Tak, tylko że ja napełniłem i nawet nie widzę w ogóle, żeby się cokolwiek pojawiło, wiesz? A to nie może paliwa? Co znaczy już? Ta helka stoi bez paliwa od początku. No dobra, no ale nie macie skończyć gdzieś paliwa? Mamy. Nie będziemy biegać z dwoma karnistrami do stacji, która jest ten, żeby napełnić 0,5%, nie? To trzeba lepiej... A nic nie ładuje w ogóle, kompletnie. No, najpierw trzeba ją naprawić, moim zdaniem, na full. Bo się zaraz okaże. Nie rób refuel, dopóki nie naprawią całego. To no, już przyjebiegłeś tutaj z tym elektronik? No, tak? Nie. Ja naprawię tego... szyby. Przednią. Jeden czy dwa? No jedynkę napraw, to się chyba przednia naprawi pewnie. Tak. O jest, dobra, akurat od pilot się naprawił. Zajebiście. Myślisz, że to działko będzie działać? Jeśli by miał amunicję, to tak, bo się rusza, ale nie wiem, czy w ogóle w tej grze jest amunicja do tego działka. Nie no, to już by była ten, za duża przewaga wtedy. No jak? No jak, wiesz, kończy się taka amunicja, nie? Stealth Hawk. Boże, ile tych zombie chcesz, że zabiję, to za to jakieś expa dostaję? Nie. No tam na głównej stronie tego launchera masz tam pokazane, ale nie wiem w ogóle, czy to coś daje, czy nie. Dobra, nasz electronic board biegnie. Ja biegnę. Ktoś nie wejdzie, wejdź tam ten Xarxes na ten na wieżę, okej? Okay? A ja zrobię przerwę reklamą. 3 minutki przerwy, 5 minutes break. Zaraz wracamy ze streamem. Uda nam się odpalić helikopter, to gdzieś polecimy. Przerwa reklamowa.
Zobaczę, co w środku słychać. Rozkręcasz? Jest. Kurde, no ale tankujecie czy nie? Ja zatankowałem. Ja nie mogę zatankować, nie mam opcji. Dobra, ja wychodzę, no, wysiądź i zatankujcie do pełna, zatankujcie do pełna. Nie, bo ja siedzę w środku, wtedy się chyba nie da tankować. Ja nim polecę do najbliższej stacji po prostu i tyle. No nie wiem, na dachu wylądować? Na pełni się z dachu? No, to znaczy na Alki się tak działało, no nie? Ale dobra, wyrzucam karnister na ziemię, bo ja nie mam opcji, nie wiem dlaczego. Że jest pusty. Dawaj. Nie. Dobra, ja już go mam. A scrollujesz dobrze? Tak, scrollowałem. A jak nam się paliwo skończy, jak będziemy lecieć? Do stacji, dobra. Jest. No nic, wszyscy mają już napełnione? A ten starter motor jeszcze się sprzeda tutaj do tej heli? Wszystko się przyda. Dobra, wbijać. No już jestem. To podlecicie po mnie? No jak napełnimy go paliwem? No to okej. Okay. To czekaj, może znajdziemy najbliższą stację. Wsiadłeś do środka. No ja już znalazłem najbliższą stację, to się aha, nie martw o to, żebym ja kurde wzbił go w powietrze. Chcą wysiąść? No teraz to już jest za późno, bo ja już go rozkręciłem, a paliwa mamy tyle. A dobra, to po prostu lag, wiecie? No, co ty nie powiesz? Jesteśmy najlepsi. Dorek zaczął do nas strzelać. Dobra, rozglądajcie się za tą stacją, bo ona gdzieś tutaj jest, czekajcie. Ona jest za miastem wzdłuż drogi. Ona gdzieś tutaj jest. To jest Karasol. Pamiętasz, co się robi? Będzie. Tam jest stacja, dobra, widzę ją. Jeb, może tylko proszę paliwa zwrotu, proszę. No, powiem ci, że już połowa zeszła tego, co żeśmy natankowali. Tych czterech kanistrów. Ja się boję tym latać. On trochę inaczej lata niż na Altisie, wiecie? Tak? Tak mi się wydaje. Taki mniej zwrotny jest, no. Na dachu lądować? No. Czy tam jest koleś na dole? Koleś jest na dole. A no faktycznie. Jednego tylko się boicie. Ląduj na stacji. No jak tam koleś? Ale on ma tylko w tom, maseta. Może to ktoś od nas. Wysiadamy i strzelamy. No, on nie strzela do nas, wiecie, bo to jest Hunter chyba. Ty, on nie strzela. To ląduj na stacji, są. No, ląduje przecież. Czekajcie. Ja jestem. A to ja jestem, kto to jest? To jest Maniek? Ja, Cwaniaczek. Cwaniaczek. A to czemu on się nie odzywa na tym spiku? Niech się go ktoś zapta. Dobra, napełniajcie te kanistry, które macie ten w plecakach. So, ty masz mój kanister, bracio. No ja mam właśnie, tylko nie wiem czemu jeden akurat tylko, a nie dobra, dwa. Dobra, jeden niech skautuje. On był... Nie, a dobra, dwa napełniłem, okej. Okay. Jeden niech skautuje to wszystko. Dodajcie cwaniaczka? Czekajcie, bo może ja mogę stół zatankować. Ja bym wylądował na tym dachu, tylko chciałbym jeszcze te. Ale gdzie go mam dodać, jak... a na do grupy to go dodajcie. Po prostu, żebym na tym dachu miał chwilę, żeby lądować, bo się okaże, że ja wyląduję na dachu i się paliwo skończy, wiecie? Nie mogę dodać do grupy. No to spokojnie, stary, ty to mówisz w taki tylko sposób, jakby może się kurwa koniec świata stał. Przecież stoimy tutaj w czwórkę, jest spokój. Ciekawe, ile kursów trzeba zrobić. No, żeby cały napełnić, to chyba z 500, ale napełnimy go jeszcze tak, wiecie, każdy niech zrobi po dwa kursy i ja go na stacji postawię i go napełnimy. Pewnie na nas patrzą jacyś profesjonaliści i ten... I śmieją się zastanawiają, co my robimy, ale ja się wolę to, wiecie, wolę go napełnić ten... Osłaniajcie w ogóle ci, co nie mają kanistrów, nie obstawiam. A jak uczyłem tego wczoraj, nie? No, to on się ma zassać tam. No, on się zasysa, ale czego jest, pisze, że Europe jest offline? Bo możliwe, że jest restart, bo jest godzina 13 czy coś. Może jest półgodzinny restart o tej godzinie. Dobra. Okej. Okay. Wsiądźcie do środka. Jesteście? Nic. Ja jestem, jeszcze jedna osoba. Okej, wszyscy. Ok,
Kurde, tutaj jest, powiem wam, helikopter 100 razy więcej wart niż na Altis, nie? Nie chciałbym go zdupczyć na jakimś tym właśnie. Jest, tankuje. Samo tankuje? No, tankowanie paliwa. No mi też tak pisze. A mi też pisze. A jest tankowanie, rzeczywiście. Uuu, napełnił się. Uhuhu. Lecimy, Dakota, skurde, dokąd lecimy? To czekaj, to leci w stronę kawalii, ja się lubię już. Przecież w kawalii lubię tego miasta, bo my tam coś nie będziemy. Nie, tylko szybko wyskoczę, wylecicie po mnie. Ale gdzie ty jesteś w tej kawalii? Weźmy pojazd. Koło policji. Idzie wejść na dach na policji. A tutaj nie jest chyba, ja? A nie, to nie jest. Ej, czym się robiło screenshoty? F12 stary, lecimy, Black Hawk, Dakutas team. Kurde, chciałem Darkfala pograć, ale Black Hawka to pierwszy raz żeśmy. Teraz pewnie, kurde, HS-owi to ślinka cieknie. No, HS już pewnie, kurde, chce zmienić ekipę, z którą się bawi. Draskę ma w spodniach. To co, lecicie po mnie? Tak. Może byśmy go zostawili gdzieś na jakiejś wyspie i byś wyłączył stary tego. No ale po co? To już sobie o nim polatajmy, jak go mamy, nie? Polecimy do Ranger Station, stary. Tylko no skoda, tak, że GPS-a ale... nikt nie ma. Ale czy ja lecę dobrze? Że... Jak no, skończymy, to można. To, że ty, stary, już będziesz robił coś innego, ale armię jeszcze zostajesz odpolatną, a ja polecę go zostawić gdzieś na wyspie. Nie, no, jak te synki mam. Bo stary, jestem lepszy od sola, to na tanie. No każdy widział na Altisie. Uwa, to wszystko było dla pompy. Są, tylko ludzie. Nie rób draski ludzie. Tym, tą helką. Nie robię draski, ja lecę nisko, żeby są, ten, żeby... beczki nie zrobisz. Beczki nie zrobię, mówisz, a ja nie będę próbował, wiesz, bo na różnych serwerach różna fizyka jest ustawiona i czasem się nie da niektórymi. Dobra, gdzie my jesteśmy, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ja już jestem na serwerze. Ktoś może na mapie zerknąć, czy ja dobrze lecę? Bo lecę bardzo na południe. W prawo są. Ty w ogóle... No całkiem. No, zawijaj. My jestyśmy gdzieś. Jesteśmy dymimy tu. Dymimy się z tego silnika, wiecie? Zaro, my też. Dymi strasznie. Bo tam jestem na żółty, jestem endgame. Powiem wam, że nisko lecę. Słychać dobrze? Tak, dobrze ci słychać. Czy z mikrofonem, nie? Że lecę nisko, ale mam po pierwsze prędkość dużą, a po drugie trafić kogoś, kto leci nisko, nie jest tak prosto, bo trzeba być blisko niego, bo jeśli ktoś jest gdzie. Wiecie, pół kilometra od nas to już nas nie widzi, wiecie, bo jesteśmy za blisko skał i tak dalej. W prawo, nawracaj. Ty, teraz pokazuję, jak w helce lecimy. Co pokazuje? No, na mapie taki ten jest, są linie. A, bo ja mam GPS-a w ogóle. Czekajcie. Ja, no faktycznie. Są, nie dosyć, że są linie, to w ogóle ja mam GPS-a, kontrolę i mam, to wiecie. To wiesz co, ja wejdę na dach policji, jak ktoś, okej? Okay? Tak, i będziesz lądował przy tym, przy zamku i snajper na ściągi. No, to właśnie nie wiem, żeby najlepiej jakby wyszedł. Spokojnie. Nie tam, Dakuta, skurde. Ludzie, draseczka wam cieknie, co? Już mi cieknie draska. Jest, ty, aż do wody leci. Lepiej chyba stary przerwę, żeby majty zmienić. No, teraz tu papier toaletowy zapakowaliście do bagażnika w helikopterze. Będzie nas czyścić, kurde. Czyścić tapicerkę no, naszą żonę. Brzmiu, jesteś już na dachu? Tak, właśnie już podchodzę. A tu nie popierdzę. Brzmiu został zabity. No i my też. To teraz patrz na drabinę. Tam nie ma drabiny. No wychodzisz, Brzmiu, dobra. Widać łeb, jak sklep. Dawaj, ląduj. Będę biegł dookoła, żeby mnie kurde nie zastrzelili do niczego. No żeby nas nie zastrzelili, stary. Dobra, podchodź, może wsiądziesz. Jestem. Nie, nigdy nie wsiadaj z takiego tego. Ale pamiętaj, nigdy nie wsiadajcie z takiego wysoka, bo może was wrzucić do środka i wyjebać od razu. I spadniecie z wysokości. No właśnie, ja tak miałem, ale przeżyłem. Dobra, lecimy stąd. Lecimy na Ranger Station. Tylko nie wiem, ja nie wiem, gdzie jest który. Nic nie chcę mówić, ale był typu za nami.
No i dobrze, jest za wolny, kurde. A wy na działkach siedzicie? O, ja pieprzę, to my kurde z setą lecimy. Działka nie mają broni. Nie mają amunicji. No, ale celować można z nich zoomem. Straszyć. Dobra, gdzie chcemy lecieć teraz, powiedzcie mi. Ja bym poleciał na północ, tam całkiem na range. Wy, my możemy przez te wyspy sprawdzić. Jebani jesteśmy. Dobra. Gdzie one są teraz? Ja lecę na ten. Na samej północy jest jedna. Tutaj nie, tam będzie jak słaba. Windujesz sobie shift z tym skrytnięciem. A, dobra, ja mam pokazane, gdzie my lecimy na mapce. Okay. Tylko nie wlatuj są na tą zastrzeżoną, tą zakratkowaną, bo co nas wyloguje. To, ale ty trochę źle lecisz, sorry. Gdzie ty chcesz lecieć? Ty komu jesteś na kawalu? Bo to lecisz wiem, na teraz. Wiem, bo chcę na... tu przy kawali też są przecież wyspy. Gdzie no, one są? Weź się mówcie. Małe gdzie one są? No to co z tego, dobrze. Że mały i mniejszy, tym lepiej. Dobrze lecę? Trochę w lewo. One są tutaj, a nie na północy bardziej. Nie, twoje w lewo. Lewo, twoje. Jeszcze. O, flagi! Przylądek Dakutas. No i tutaj będziesz widział. Stary, bo tam mógł, wiesz, przepłynąć i sobie chociażby, wiesz, boksa zostawić, więc patrzcie na dół. Sprawdzimy to. Wiesz, macie item, może item box ktoś ze sprzętem zostawił. Znaczy ci kicha jest tutaj. Szukajcie. Statek jest spalony. A może być skarb, ja tak czuję. Nic tu nie widać w skałkach czy coś? Macie w ogóle nie widok? Ma, bo tak. Nie ma nic. Ja nie widzę. Patrzyłem na zbliżanie, nie ma. Nie ma? To jest to. To jest. No to lecimy stąd. Stary, może na statku coś jest. Czuję to, to jest skarb na statku. Może skrzynka ktoś, wiesz, w statku fajnie schować skrzynkę. Nie. Nic tam nie widać, żeby leżało? Jakby co, na południe od Zaros są wraki helikopterów, tam dobre bronie są. Dobra, ale znaczy wraki. Przecież te wraki się nie respią, to jest crash site, to się randomowo robi. No, a mi kumpel info dał. No dobra, no, ale to teraz mówisz, teraz na serwerze. Tak, w tym teraz. Momencie. A nie chcę, bo tam nas zestrzelą. To ja, wiesz, mnie potem ma helikopter, żeby na respie szukać broni. Nie, możemy w każdą część mapy polecieć, to polecimy tam, gdzie się ludzie respią i nas mogą zabić. A jak skoczy, dobra. To coś zabije? Raczej tak. Nie, chyba. Dobra. Kolejne wyspy, patrzcie na dół uważnie i ten, i obserwujcie, mówię, tu ludzie po prostu, wiecie, z uwagi na to, że się trzeba przepłynąć, to ludzie mogą tutaj tu stawiać te skrzynki i ze sprzętem zostawiać. One mogą być gdzieś między kamieniami pochowane. Stary. No, dracha wam uciekła, co? Troszeczkę. Ale tak leciutko, już dosłownie już wychodziło. Czy są spadochrony w Breaking Point? To jest dobre pytanie. Czy pokazy spadochronowe? Chcesz mi zrobić pokaz spadochronowy? Ale jak są, to mogę spróbować, to. Ale nie wiadomo, właśnie o to chodzi, że nie wiemy, czy są. Musisz sprawdzić. Będziesz naszym testerem. O, tutaj coś tutaj, czy tutaj jest? Tutaj. Jakiś wystaje, jakiś karton. Ej, to jest łódź podwodna chyba. Taka łódź podwodna. Ale to nie jest łódź podwodna? Łódź podwodna wygląda jak taki... Podwodną. Batyska. Jest w armii łódź podwodna. No to co to jest? No to jest skrzynia. Wygląda jak skrzynia, albo jakaś boja w wodzie. To są boje zwykłe. No to staram się, że to łódź podwodna. Zmiju. Kurde, no stary, nie powiedz, że to jest... Łódź podwodna. Nie, to na pewno są nie boje. Zmiju, nie. Są boje. No stary chłopie, spokojnie. Wiem jaki jest człowiek kierowca, ci teraz... Tutaj szukajcie pod spodem, czy nic nie ma. Chyba nic nie było, co? Czysto. Czysto. No mówię, myśmy ostatnio na taki HS znalazł skrzynkę w wyspie 2 na 2 metry, 10 metrów od brzegu ona była. Po prostu na kamieniu ktoś postawił, tak żeby nie było jej widać. Teraz jesteśmy najlepsi na serwerze. No jesteśmy, kurde. Tylko nie mamy żadnych. Tylko ammo do gunnerów i jadzę. Tylko ammo jeszcze. Jest. No ammo, no i najważniejsze to prowiant, nie? No. Prowiant, właśnie, bo my zdechniemy, kurde, z głodu. Bo też nic dawno nie jadłem. Zawsze możesz zalecić na... O, fuck, ty też jestem dehydrated. To co robimy? Musiałbyś się zatrzymać. Miasto i można szukać jakimś... Ale czy my jesteśmy daleko od respów teraz? Nie, tu się respią ludzie przy tym... No.
No tutaj jest lipa. Tu jest lipa, tu już jest resp. Ty to może weź zalew na tą wyspę z prawej. W sensie na ten półwysep. No właśnie ja lecę, bo ja lecę wzdłuż brzegu, nie? Tam możemy przewiskać tą skrzynkę. A ta zakazana ma ten... Tą, którą wtedy? Jeśli ona tam jeszcze leży. Leży, ja wczoraj ją wiskałem. I co tam było? Leżą bronie, ty. To chyba jest, bo z HS-em wczoraj gadałem. Pisałem mu, że wiskałem się gościu nie skapnął, bo przybyło broni. Że to może być paru kolesi ta skrzynka. Czekajcie, bo ja płynę w półwysep, mówcie mi, bo ja chyba w stronę, wiecie. A ty chcesz iść zobaczyć na tą wyspę zakazaną? Nie, tam jest ta mała, taka mała skrzynka jest. I gówno będzie. Jest taka mała skrzynka. Po to przy tym. Ty trzeba lecieć. Dobrze, lecę. Nie, to nie są te wyspy. To są te wyspy, tylko że trochę dalej. Dobrze leci, dobrze. Dziękuję za 100 lat. Ale jak ludzie dobrze leci, to chyba nie graliście z nami. Ile jest osób w ogóle na streamie? No przecież dobrze lecesz, mnie co ty gadasz. Na który ty lecisz? Jeszcze są, musisz całe odlecieć. Tam gdzie czekajcie, bo ja jeszcze szukam innych rzeczy po drodze. Przecież nie lecę do jednej. No wiem, że nie jest to, ale kurwa lecę po drodze, mam to sprawdzę, nie? No ludzie. Nie będę leciał przez połowę mapy bez sensu, żeby tylko jedną skrzynkę zobaczyć. Nic tu nie ma pod nami? Nie ma. Nie. Dobrze lecesz, bo weź mnie nie denerwuj. Ty, dobrze lata, co się tam... No zobacz na mapę i tam my mamy GPS-a, więc widać wszystko, gdzie lecimy. Pani się spieszy, sobie lata, powiem wam. Znaczy, siedzi. Fajnie możesz chłopaków zobaczyć. Będzie się można wczuć w grę. No czekajcie, bo to gdzieś tutaj jest. Przy oknie, z prawej. Które to? To nie jest ta skałka tu na dole? Któraś z tych? Nie, jeszcze kupę dalej. Cwaniaczek. Jeszcze Jezus, są. Ty się teraz odwalić po tych. Jeszcze szukajcie na dole, bo to wiesz, mogli zmienić położenie tej skrzyni. Nie. Jak zaczęliście im wykradać sprzęt. Z kilometr jeszcze są. Musisz przelecieć. Tak czy siak rozglądajcie się. To specjalnie to robisz, nie? No bo żeby prędkości nabrać nisko nad ziemią, nad wodą, nie? I żeby popływać trochę w niej. So, a w ogóle jak szybko paliwo traci się w helce? Nic się prawie nie straciło. Może 1%. A to light. No co, gdzie ta skrzynia cała? Tam przed nami to jest to, nie? Na tej. Hamuję. To nie za blisko jest tego? Nie było gdzieś dalej? Nie, to ta. Widać. Jest tam ta skrzynka? Jest. Z wody wystaje hamster. No. To co, ja zrobię kogo ja skaczę. No to czekaj, bo ja najpierw obniżę lot na tyle, żebyś mógł. Żebyś widział. Weź daj, podleć bliżej, bo to przecież kurde będzie ponad pół godziny tam. Nie, no zaraz Zmił tam dopłynie. Zmił Commander Foki, no. Dawaj, Zmił. Bo już jesteś hardcorem. Żyję, zobacz, już płynie. Płynie do Zmił. Też wyskoczy, zobacz. Sprawdzam, jak kurde Bill Gryz. Albo czekaj, nie, niech on sprawdzi, czy coś warto w ogóle wyskoczyć. Sprawdzam, Zmił, czy coś jest, a jak ten, to wyskoczycie, nie? Ej, i wtedy może spakujemy wszystko do helki. Poleci to właśnie. Brzmi, ja tak no, się przybliżę. No jest dużo statków. Weź to. Dobra. Ale nie ma co wszystkiego do helki pakować, bo to komuś okradniemy skrzynkę. Hydraulik, wiesz, cylinder, kurde, to są to pakuj hydraulik, cylinder, to są części zamienne do tego. Do Tafnet, glasy. Dobra, ja spróbuję tu wyrównać. Są kany chyba, na dole trochę bardziej. Weźcie mi 5,54 magazynki. Do AK-107. Chłopaki, ja obniżyłem lot. Dam wam to coś? Powiem ci, trochę wyżej, trochę niżej byś był, aby cię fala zdzięła. Nie, gdyby z helikopterami da się pod rotor prawie zanurkować i wylecieć i się nic nie stanie, jak dobrze to zrobisz. I szybko. Nie zdążę się zepsuć. To mam brać. Wszystko bierz, co jest części, electric wire nie.
No, electric okay. Board bierz, hydraulik bierz, starter motor bierzesz, no. Starter motor bierzesz. Jedzenie całe. Tak, Tafnet Glass Panel, od razu napraw którąś szybę. Najlepiej dwójkę, będzie druga przednia od kopilota. Tam najlepiej jakieś bronie, jak są jakieś lepsze bronie. MX-y tam są chyba. No to pakujcie to, ale pakujcie coś, bo ja z tego co widzę, to wy co oglądacie, to przecież nie zapakujecie całego plecaka. Moment, tym. No dobrze, moment, ja już biorę. Możecie wkładać? Nie. Nie możemy wkładać. Możemy. A to nie, to z tego. Dobra, to zostawmy to skrzynkę. Ale co, nie da się wsadzić, czy nie ma opcji? Nie, musicie wysiąść z tego helikoptera. Nie ma opcji. A to może wyląduje są na brzegu i będą tak pływali. Wszyscy zapakują i będziemy tak pływali. Może tu wyląduje. Fala się zaraz skąpała, to naprawdę. Dobra, pakujcie się do kelki. Dobra, weźcie, wiecie co... Co żeście wzięli? A inni nie mają miejsca, niech inni jeszcze wyskoczą i wezmą to jakieś żarcie i ten przydatne rzeczy niech pobiorą. No to nie bierzemy wszystkiego. Starter motor się przyda. Bo sobie zaraz naprawimy. Niech każdy, kto ma wolne miejsce w plecaku, nabierze dużo rzeczy. No, staram się brać co popadnie. No, ten głupot nie bierzcie, nie? I ludziom też nie... Wiecie, nie ma po co brać 10 broni, jak i takich nie użyjemy. Ja popatrzę, gdzie my polecimy zaraz. Mów do mnie, jak na ciebie patrzę. Ale fotele, powiem ci, że tutaj... Całkiem. Dobra, siadacie? Ja a ci, co już zbierali, to co wy żeście? Dalej wysiedli, dalej zbieracie, nie czaję w ogóle waszego zachowania. Ja siedzę już stale tylko... Staliście na zewnątrz 2 minuty, wsiedliście i znów wysiedliście. To co wy żeście zapakowali? Ja staram się tam jakieś elektroniczne pierdołki wziąłem. To stary, nie mów liczbie, nogi, chłopie. Ja już staram się z nie wiem. Dobra, wchodzić szybko, no ile można lutować, chłopaki? Jest, ma ktoś ammo do MX-a? Nie ma ammo do niego. Chodźcie, wsiadajcie. Teraz na stary, mocniejsza fala. No, kto jest na zewnątrz jeszcze? No wsiada. Ja szybko idę już do was. No to idźcie, nie kurde gadać. Mogliśmy to na ziemię powywalać, żeby nie zapisało się. Dobra, ja tutaj... jestem na kanerze. Ale dobrą zajawkę mają, no nie? Też trzeba by było. Dobra, niczego mogę przyjąć stary, jak będziesz miał stary, ile się poczujesz. Dobra. Jak chcesz jeszcze z tej skrzynki korzystać, to radzę ci nie wywalać stamtąd rzeczy. Tutaj broni. Po prawej stronie jest ta wyspa zakazana, podlecimy na nią? Nie, bo wylogowuję na niej. HS wczoraj tam płynął. Aha. To jest wyspa adminów. Ładnie, tak. Oni tam testują rzeczy. To jakbyś poleciał, właśnie dobrze leci przed ciebie i to będzie taką wyspa długa. No tam jest wyspa mała, ta skalista jest ta długa. No. Najpierw skalistą zobaczymy, czy tam czegoś nie ma i na długiej może ktoś zostawił helkę albo coś. Może. Ja myślę, że zostawialiby helkę na samej północy, taka całkiem spora wyspa. Dobra, kiedy to na peczkę zrobić? Nie, tam na tej północy moim zdaniem. No niby jest ona najbardziej oddalona i ten. Czy ja dobrze lecę, czy źle? Dobrze. Nic mi nie mówicie, źle lecę, bo na lewo bardziej. Czutkę w lewo. Kapo. Co to za rajdzik? Jest coś pod nami? Na tej małej? Jakaś skrzynia? Czy nie widzicie? Za szybko przeleciałem? Nie, chyba nie ma nic. Chociaż na tak oddalonej to ja bym nie zostawiał rzeczy. Bo tu z buta nie dopłyniesz. Dopłyniesz. Jest coś? Wszystko. Patrzeć. No dobra. Tą przelecimy od dołu do tego, od południa do północy i zobaczymy, może coś w krzakach stoi. Ale ja chyba wiem, kto to zrobił rajda. Kto co? Kto mi zrobił rajda? Kasia? Chyba tak. Gdzie ona jest? Co ta Kasia?
To ja dziękuję bardzo za rajdzik. A może to spamik? Patrzcie, bo tam się coś błyszczy w lesie pod nami. To chyba była koza. Rozglądacie się? Koza to jest owca. Owca, nie koza. Dobra. Dobra, rozglądać się prawo, lewo. Macie widok na wszystko? Jakiś budynek. Jakiś budyneczek tam stoi. No to jest budyneczek, no zwykła szopa, która tu jest na mapie. Mówcie, czy tam nie ma jakichś tych skrzynek porozstawianych. Zombie? Ja nie widzę na razie. Na plus, jak chcecie to sobie plusy, możecie przybliżyć. Jestem na generze i nic nie mogę za bardzo patrzeć. A nie możesz enter nacisnąć i wyjść na zewnątrz? Wyjdę, ale wtedy nie mogę tak bezpośrednio w dół patrzeć. Aha, dobra. Altem wtedy. Nic nie ma, tak? Torba leży koło, nie wiem, czy to może tam być. Torba to nie, to skrzynki ludzie zrobią. Może w domu to jest skryte. No nie, raczej nie ma. No nic, moi drodzy. Robimy tak, 3 minutki przerwy, 5 minutes break, my w tym czasie będziemy lecieć na północ do tego, do bazy rangerów się postaramy dolecieć, bo tu jakby po drodze nic nie widzę więcej ciekawego. Robię rajda, Boże. Zaraz będziemy, 3 minutki przerwy.
Ja idę skautować tę wieżę. Może nie zostanie w aucie. My tu mamy jakiś ten Siphon Fuel. Max też ten Electronic Board. Pewnie wszystko to co standard. Dobra, ja dwa kanistry wezmę tego. No wszystko. No dobra, to w ogóle gdzie ten helikopter ma jakiś bagażnik? Bo nie widzę. Dodajcie mi do grupy, bo ja nie wiem, który to jest nasz, a który to nie nasz. A gdzie ty jesteś? Koło helikoptera naszego. No to chodź tutaj do tego drugiego. Kurwa, ma ktoś ten elektronik, bo mnie nie. Każdy mówi, kto nie ma. Ty nie ja masz, nie Tori, Rączusia. Ja mówiłem, że mam Electrical Vire. Cwaniaczek. Może źle zrozumiałeś. Cwaniaczek. I znowu, nie, tutaj. I znowu mu coś mikro poszło? To niech pisze na czacie. Gdzieś nie wiem. Ja nie mam też. Czy... Nie ma. Ja nie mam nic też. Nie chcę mi się nawet. Jesteś w tej dużej wieży? To znaczy nie, no tutaj lipa jest. No, to jest ten, do AK jest tutaj jedno chyba będzie. Ej, a co no, wy na to, żeby tą helkę wysadzić? Nie, no co ty, a co masz granat? Ja ją właśnie napełniłem coś... paliwem trochę. Dobra, a, to w powietrze, chłopaki. Lipa. Powietrze, wszyscy wracać. Broń nam niepotrzebna i tak się teraz nie strzelamy. To są... Ja muszę nieco wczaj miejsce tego schować, wiesz? No to sobie wyczajaj miejsce, wbiegać. To nawet znalazłem. Biegać. Mało coś nas tutaj jeszcze. O, wszyscy. A, bo wsiadł jeden do co-pilota. Dobra. No ale helka stoją. Powiem wam, że jak się ma już pojazd jeden, to łatwiej to, wiecie, helki pozdobywać i tak dalej. No, no. Szybciej znaleźć. Że jak my mamy helkę, to możemy drugą helkę, wiecie, przy fabrykach poszukać sprzętu, kolejną helkę mieć i tak dalej, nie? Najlepiej gdzieś bazę sobie założyć. Mini. Tak, tylko ciężko tutaj, wiesz. No nie? Ciężko tutaj jakiś safe, nie? Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny safe. No ale teraz wiem, że widzowie będą tamtych też okradać, nie? No. Trochę lipa, co? Trochę to przykre. To jest ten A co najlepsze, nie? Teraz widzowie będą wiedzieli, gdzie my chowamy helkę i podjadą po nią. Nie będą widzieli, nie, bo są... Czemu będą widzieli? Ja w życiu nie schowam na live'ie. To jest lotnisko, weź zobacz po prawej stronie. Nic nie ma na tym lotnisku, myśmy tam byli. Baza Rangerów jest. Kurde, ale mi laguje dobrze, akurat podnosiłem nos do góry. Byśmy się wpieprzyli w ziemię, wiecie? No, też mieliście taki spadek FPS? Czujemy to. No, poszło, no. Tu może ktoś być, patrzcie na dół, czy coś tam się nie chodzi. Nie widzę nikogo. Ja dziś w nocy dziś w nocy? Raczej wątpię, wiesz. Bo ja z kumplem gram ten. Gramy ciągle w nocy. Zombie jest tylko jeden. Ustawię się dziobem do tego. A co, chcemy tutaj lądować? Tak. Chłopaki, ja tą helkę samą tobie będę leciał. No ja też się wyrozumiem. Dobra, wychodzić. To wy się to logujecie, mam lecieć już? Czekaj. Trochę lipa. Wiecie, że wylogowanie nas w takim miejscu, na takim zadupiu, to jest trochę średnio. Trzeba nas gdzieś odwieźć do tego, chociażby do Sofii albo coś, wiesz? Kurde, jak mnie rwie, też mam takie gry. No. To w razie czego możesz się wylogować ze mną? Koło helki, jak będziemy grać, to nas to razem. Aha, mogę, no dobra, to zrobię przerwę, to ty akurat nią polecisz, gdzieś będziesz gdzieś tam w tle leciał. Mnie gdzieś wysadzicie, gdzieś
okolicy chyba kawali. No nie no, tak to nie, na pewno nie będziemy lecieć. Co ty marzysz chyba? Bo nie, albo coś jak Sofia, nie wiem, te okolice. No jak przez Sofię będziecie lecieć, to ja będziemy się... lecieć przez Sofię. Chociaż no dobra, sobie możemy polecieć. No bo polecimy tu kawałek Sofia i ten, czekajcie, muszą się chyba załadować te skrzynki. O Jezu, jakie bronie! Gdzie ty jesteś? O kurwa. O, czuję już, to tutaj musi być ten pokój. Odsuń się, bo nie możemy się dostać. Wow. O, zajebiste bronie, no to jest Ranger Station. Wymiana. Mój sop mod. M4 Akamo. Albo taki. Plus to. Ale magazynki czy do tego są? Do tej nie ma magazynków. No i co, mój FAMAS mi tylko został. Ej, kto mi wziął tą z optyką moją? Ludzie. Masz MK14BR. No, ale ona leży w plytym i nie mogę jej wziąć, czekajcie. No nie mogę jej wziąć, bo ktoś ją wziął. Kto MK14 wziął? Ja nie. Ja się nie przyzna, ja pierdolę. Ja mam MXSW. Ja mam ktoś ją ciągle jest na czerwono ona. Kto ją dotyka? Teraz mogę ją wyciągnąć. Ktoś ją macał non-stop i próbował zabrać. A mam fajną optykę. Dobra. I wszyscy zabrałem amunicję. Ty tutaj stoisz, co? Nie? To nie ty. To jest... ja. Nie. M14. Nie wiem, jakieś niby bronie fajne, wiecie, ale... Poza tym, że są bronie, ja to nie mają amunicji. No to ja tam FAMASa zostawiłem, tylko bez amunicji. Przeszukajcie jeszcze dół i górę. Mogę się dorespić. Wiecie, można się tu wylogować, jak się następnym razem zalogujemy, to będziemy mieli broń, nie? A do tej Sofii to też tam można sobie dobiec buta, ile to będzie, 10 minut. Ja bym się tu wylogował nawet, powiem wam szczerze. Co, jak lecieć? No, już mi odlatuj, wiecie, wy też zostańcie, czy się zalogujecie później po restarcie, wieczorem czy coś, tu się non stop będą te bronie respić. Można fajny sprzęt uzbierać. A jak będziemy grali, to już mi nas odbierze. Mówił HS, że tu jakiś od niego typ kulkę dostał z tego. Z latarni morskiej, jak wchodził. Brzmi ją, wyjdź z grupy. No to weź, jak to zrobić? No dobra, najwyżej ja nie będę patrzył na ciebie. Okej. No nic, dobra moi drodzy, to co? Będziemy kończyć naszą dzisiejszą przygodę. Wiem, że mamy helkę i tak dalej, ale chciałem jeszcze w Darkfalla pograć, a mam niedużo czasu. Mój brat za godzinę przyjedzie, nawet ten jakoś tak. Więc się chowam. To, co Soul dał w poradniku, to wszystko tak? Od Breaking Point? Ja nie dałem poradnika chyba od Breaking Point. To co? Szkoda, że nie zrobimy zdjęcia helki, jak wszyscy byli przed nią. Kurwa. Ja mam zdjęcie helki w locie. Ja no, też ja mam, miałem chyba 5 zdjęć. A i zmieniam, że zaparkujesz tą przygoda. Helką, to musisz tam dać, żeby zasejwować ją jeszcze. No force parę razy. Poczekaj tam z 5 minut przy niej, żebyś coś ten i wyloguj. I mówię ci, najlepiej stań gdzieś daleko od drogi, daleko od miasta, w środku lasu, na polanie jakiejś czy coś takiego. Wiesz, tam po prostu gdzie nikogo nie będzie. Raczej. Nie. Dobra, moi drodzy. Ja wam dziękuję tutaj na tym spiku. Z gry wychodzę.